Cześć! Czy wiecie, co kupować z drogo, a na czym można trochę przyoszczędzić? Witajcie w kolejnym odcinku. Wiem, że już od jakiegoś czasu nie było filmu z cyklu Slow Financing. Można powiedzieć, że ten film, który teraz Wam przedstawię, ma trochę do czynienia ze Slow Financing, bo też skupia się na oszczędzaniu albo raczej na niewydawaniu tak dużej liczby pieniędzy, ilości pieniędzy którą można by było wydać. Natomiast do Slow Financing jeszcze wrócimy. Ja eksploruję temat tego, co robić ze swoimi oszczędnościami. Jak już je macie, muszę go jeszcze trochę poeksplorować, żeby móc go wam przedstawić w jakiejś przystępnej formie. Więc dajcie mi jeszcze trochę czasu. Kiedyś nagrałam dla Was film, Co warto kupować drogo. I stwierdziłam, że ten odcinek wymaga aktualizacji. Więc dlatego postanowiłam zrobić film na podstawie też swoich doświadczeń z rzeczami, w które już kiedyś zainwestowałam dość duże pieniądze i cały czas tak jakby je noszę i na podstawie tego w jakim stanie są inne moje ubrania, chciałam przygotować właśnie dla was takie aktualizację tego na co warto wydawać pieniądze, ale też dodatkowo przygotowałam listę rzeczy na które nie warto wydawać zbyt dużych pieniędzy. I chciałabym też tutaj postawić taką gwiazdkę, bo przy dużym szczęściu wiele z tych rzeczy, które ja myślę, że warto kupować drogo, możecie znaleźć w świetnym stanie w lumpeksie i będą to swego rodzaju perełki, których ja też trochę mam w swojej szafie. Natomiast nie są to takie rzeczy, które znajdziecie przeważnie, jak pójdziecie do Lumpeksu, albo jest duże prawdopodobieństwo, że one tam w jakichś okresach będą wisiały, więc nie możemy, tak jakby zakładać, że wszystkie fajne rzeczy jesteśmy w stanie znaleźć w Lumpeksie, no bo nie jesteśmy w stanie. Niektóre musimy albo nie wiem, chcemy kupować w pełnej cenie z normalnych sklepów. Ale są też takie rzeczy, które z dużym prawdopodobieństwem znajdziecie w second handach, w lumpeksach, wtedy kiedy do nich pójdziecie i o tych rzeczach też będę mówić. Ponieważ wyszło mi po pięć rzeczy po jednej stronie i pięć rzeczy po drugiej stronie, będę mówić tutaj naprzemiennie o tym, co warto kupować drogo, a co warto kupować taniej. I chciałabym zacząć od tego, co warto kupować drogo. Jedną z podstawowych rzeczy, za które... Myślę, że ja jestem w stanie dać więcej pieniędzy i też jeżeli chcecie tę rzecz mieć ze sobą długi czas, długo się nią cieszyć i długo nią nosić, to warto tutaj zainwestować w coś droższego i są to płaszcze. Płaszcze, które są wysokiej jakości, które są wykonane najlepiej z naturalnych tkanin, najlepiej z wełny albo jeszcze lepiej jak znajdziecie na przykład alpakę. Z odpowiednio dobraną podszewką z wiskozy albo z bawełny, to są rzeczy, w które warto inwestować, zwłaszcza jeżeli mają ponadczasowy krój, taki wiecie, typowo klasyczny, ponadczasowy kolor, czyli nie są w jakieś wzory, albo nie są w jakimś krzykliwym kolorze, bardziej te stonowane biele, beże e, brązy, szarości, w zależności od tego, co Wy wybieracie do swojej szafy. To jest to taki zakup, który prawdopodobnie zostanie z Wami na wiele lat i którym będziecie się cieszyć wiele lat, a to, że on został wykonany z bardzo dobrych materiałów, to, że został wykończony w bardzo dobry sposób, bo to jest jeszcze super ważne, będzie zdecydowanie dobrze wydanymi pieniędzmi. I z drugiej strony, czyli co warto kupować tanio, jako pierwszą rzecz, zapisałam sobie tutaj marynarki. Ta marynarka, którą ja mam na sobie, to jest marynarka Hugo Boss. Która jest wykonana w całości z wełny, ma podszewkę z wiskozy, jest świetnie wykończona i kosztowała mnie całe 10 zł. Jeżeli lubicie marynarki o takim ponadczasowym, trochę męskim kroju, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taką marynarkę w jakichś klasycznych kolorach znajdziecie za każdym razem, jak pójdziecie do Lumpeksu i jak pójdziecie na dział męski. Wszystkie moje marynarki. Pochodzą z lumpeksów z działu męskiego. I wszystkie te marynarki kosztowały mnie mniej niż 20 zł. Wydaje mi się, że wszystkie są albo w 100% z wełny, albo w większości z wełny, i mają wiskozowe podszewki i są naprawdę świetnie odszy odszyte. I wiem, że jeżeli chciałabym marynarkę w podobnej jakości kupić w normalnym sklepie, to musiałabym za nią zapłacić, nie wiem, 500-600 zł. Co dla mnie. W momencie kiedy mogę pójść do Lumpeksu, pójść na dział męski i wybrać sobie marynarkę na przykład za 10 zł, to no jest kompletnie odklejony od rzeczywistości. Wracając do drogich rzeczy, uważam, że warto wydać więcej na porządne buty. Jest takie powiedzenie, że ludzi, którzy nie mają dużo pieniędzy, nie stać na tanie rzeczy. Z racji tego, że tanie rzeczy szybko się Niszczą, rozwalają, przestają być zdatne do użytkowania. I uważam, że buty są jednym z tych podstawowych przedmiotów, których używamy na co dzień który powinien być po pierwsze bardzo wygodny no bo myślę, że nikt nie lubi chodzić w niewygodnych butach po drugie, trwały. Ja, kiedy kupuję buty, chcę się nimi cieszyć możliwie jak najdłużej. Fajnie by było, jakbym mogła kupić sobie na przykład, nie wiem, jedne kozaki, które będę nosić przez 20 lat, bo wybieram takie modele, które są klasyczne i które są, mają w sobie ten taki element ponadczasowości. Natomiast Musimy się, znaczy wiadomo, że 20 lat to jest dość dużo i tego na pewno nie oczekuję od butów. Natomiast kiedyś, jak pracowałam w sklepie z butami, na studiach, będąc, przychodzili do mnie te, tacy klienci, którzy mówili, że na przykład jedną swoją ukochaną parę butów mają od kilkunastu lat. Chyba nie przed nikt, kto miał te buty 20 lat, ale na pewno zdarzali się tacy, którzy chodzili w butach 15-16 lat i byli z tego bardzo dumni. Więc uważam, że za każdym razem, kiedy myślimy o zakupie butów i chcemy, żeby te buty no, spełniały swoją funkcję jak najdłużej, żebyśmy my mogli się nimi cieszyć jak najdłużej, warto wydać na nie więcej pieniędzy. I ja tutaj jestem zdecydowanie w drużynie mniej par butów, ale lepszych za więcej pieniędzy, takich, którymi będę się mogła cieszyć dłużej. Za to, na czym możemy zaoszczędzić? Um, Myślę, że na swetrach, bo swetry, tak samo jak i marynarki, bardzo często w super dobrej jakości znajdziecie w lumpeksie. Albo powiedzmy z drugiej ręki na wintet i tak dalej. Mój najcieplejszy sweter, który mam w szafie, który służy mi w momencie, kiedy na dworze są 20-stopniowe mrozy, pochodzi z lumpeksu. Jest z wełny islandzkich owiec i kosztował mnie 4 zł. I naprawdę te wełny za 5 zł, kaszmiry za 5 zł, to nie jest jakaś zwykła miejska legenda. W momencie, kiedy swetry się pojawiają w lumpeksach, warto szukać ich na wieszakach właśnie z takim mega dobrym składem, żebyście mogli się nimi cieszyć. Powiedzmy, nie wiem, za 20, 10, 30 zł, nawet, czy nawet za 50, to w sklepie w normalnych cenach kupicie ten sweter myślę, że za około 600-700 zł i też nie będzie powiedziane, że ten sweter będzie super jakości wełny. Wspominałam wam jakiś czas temu o swetrze, który uważałam za swoją super perełkę, który dorwałam z Zary, wykonanym w 100% z wełny we Włoszech i tak dalej. Kosztował 200 zł, przeceniony z 750. I powiem wam, że mimo, że to jest wełna, tak jakby teoretycznie wszystko się tutaj zgadza, wszystkie boksy są zaznaczone, to ten sweter strasznie kłaczy. I o ile, nie wiem, nie chcę nosić ze sobą i się rolować co chwilę rolką do ubrań, która mi te kłaki będzie zbierała, no to jest to taki sweter trochę ciężki w użytkowaniu, muszę powiedzieć. I jeżeli bym kupiła go w tej pełnej cenie za 750 zł, i on by mi robił takie rzeczy, jakie robi teraz, to bym po prostu była super zła. Jeśli chodzi o swetry, to tutaj najlepsze są oczywiście te wykonane w 100% z jakiejś konkretnej wełny. Jeżeli chodzi o dodatki syntetyczne, to ja tutaj dopuszczam nie wiem, jakieś 10 do 20% poliamidu, jeżeli kupuję sweter z lumpeksu, bo wiem, że on wtedy będzie trzymał swoją formę, ale tak jakby właściwości wełny nadal będą zachowane. I tak samo jak przy marynarkach, Znacznie bardziej wolę poszukać swetra z Lumpeksu niż wydawać te, nie wiem, 600-700 zł na jego odpowiednik w normalnych sklepach. I wracając do drogich rzeczy, to jest, myślę, mój ulubiony element, na który warto wydać więcej pieniędzy i w który ja osobiście bardzo lubię zainwestować, o tak, albo sprawia mi to dużą radość to są torebki. Z racji tego, że ja mam cztery torebki czy może pięć już teraz nawet z tym moim ostatnim e, chylakiem, który kupiłam jesienią zeszłego roku. E, no ale tak jakby jest to nadal bardzo mało, zwłaszcza w porównaniu do tego, ile torebek miałam, jak miałam, nie wiem, 25 lat powiedzmy. Tylko, że te moje pięć torebek jest wykonanych w świetny sposób. Taki na maksa po prostu dopieszczony. Są wykonane wszystkie ze skóry. E, wyglądają wszystkie w taki sposób, jakbym je kupiła wczoraj, mimo że kupiłam je kilka lat temu i uważam, że torebki, zwłaszcza torebki od projektantów polskich, nie tylko, jeżeli was stać na projektantów zagranicznych, to good for you, chciałabym kiedyś kupić sobie torebkę na przykład od Diora, moją wymarzoną jest oczywiście Lady Dior, ale wracając, torebki mają taką magiczną właściwość, że nawet z najprostszej stylizacji mogą Wam uczynić coś bardziej wyrafinowanego, bardziej zwracającego uwagę, bardziej takiego eleganckiego. Chociaż ja nie lubię słowa elegancki, um, ale myślę, że to bardziej wyrafinowany, jakiś taki fajniejszy, bardziej premium. Um, Styl, właśnie dzięki tej torebce możecie nabyć. I tutaj, tak samo jak w butach, jestem zdecydowanie fanem, albo nawet bardziej niż w butach, no bo butów mam znacznie więcej niż torebek. E, jestem fanem tego, że im mniej, ale lepszych, tym lepiej. Natomiast nie wydaje dużo i nie wydawałabym dużo na jeansy. Z racji tego, że w obecnych czasach cena dżinsów nawet jeżeli kupujecie te dżinsy z marki, która się specjalizuje w dżinsach albo y, jest legendarną marką, która robiła kiedyś dżinsy albo nawet wynalazła dżinsy, no to nie jest w stanie wam to zapewnić tego, że te dżinsy przetrwają z wami długo. Przy, w przypadku dżinsów Uwielbiam jeansy vintage, takie, które są albo w 100% z bawełny, albo w, nie wiem, w 99% z bawełny z 1% dodatkiem elastanu, ale takie, które są z grubego jeansu, który jest trwały, który będzie wam się trzymał bardzo długo, który jest rzeczywiście albo ma cechy tych takich roboczych spodni do pracy, celu dla którego jeansy zostały wymyślone. I zauważyłam, że najwięcej tego typu jeansów, Znajdę właśnie albo w sklepach Vintage, bo to są już naprawdę stare okazy, albo w Lumpexach. Ostatnio udało mi się kupić w Lumpexie Lewisy 501, 100% bawełniane w idealnym, klasycznym niebieskim kolorze za 20 zł. Więc zdecydowanie uważam, że cena przy jeansach aktualnie nie gra żadnej roli. Bardziej należy zwracać uwagę na skład, na grubość tego jeansu. A jeansy, które są z fajnym składem, z dobrą grubością, możecie znaleźć za 20 zł w rumpeksie, za 60 zł w mango Outlet na przykład, albo za 80 zł w zarze. Albo te z Zary i z Mango Outlet, albo z mango normalnego możecie znaleźć też na Vinted. Natomiast ja osobiście potrafię wydać dużo na sukienki i uważam, że. Jeżeli lubicie sukienki, lubicie się czuć wyjątkowo w sukienkach i jest to dla was taki wyjątkowy właśnie element garderoby, to warto zadbać o to, żeby ta sukienka była ze świetnych materiałów, żeby była świetnie wykończona, żeby noszenie tej sukienki sprawiało wam przyjemność i żebyście właśnie czuły się w niej tak jak ja w moich sukienkach, czyli wyjątkowo. Za to doszłam do wniosku, że nie warto wydawać kasy na białe t shirty Ja mam na sobie teraz biały t-shirt, który pochodzi z elementów. Kupiłam go chyba w zeszłym roku. W zeszłym roku jakoś na wiosnę. I ten t-shirt no, nie jest już pierwszej świeżości po noszeniu go przez jeden sezon. Więc dla mnie to jest biały t-shirt. O ile ich nie macie, nie wiem, dziesięciu, które nosicie na zmianę i nie zużywacie ich tak szybko, no to nie jest coś, w co warto zainwestować pieniądze. Ze względu na to, że to ubranie się chyba najszybciej zużywa. Właśnie, kiedyś dla mnie elementy wear były takim fajnym kompromisem pomiędzy materiałem świetnej jakości i całkiem dobrą ceną jak na polskie marki. Niestety, w związku z tym, że mamy inflację, co ja w 100% tak jakby rozumiem, że firmy. No, zwiększyły koszty swojego istnienia powiedzmy, więc muszą to też odzwierciedlić w zwiększeniu cen produktów. Ale ja przede wszystkim patrzę na swój portfel, więc wolę poszukać t-shirtu nawet z sieciówki, który będzie tańszy albo będzie miał dobrą proporcję jakości do ceny niż wydawać 130 zł na koszulkę, która przetrwa ze mną w takim stanie, w jakim ja bym chciała, żeby ona przetrwała raptem 3 czy 4 miesiące. Myślę, że całkiem fajną alternatywą są tutaj t shirty z KOSA, które kosztują między 70 a 80 zł i są wykonane z bawełny organicznej, a dodatkowo możecie też poszukać fajnych promek, na przykład na zalando, wśród jakichś niszowych marek, które produkują białe t-shirty, właśnie z, z bawełny organicznej. Albo z bawełny recyklingowanej, żeby tak jakby zadbać po części też o tę stronę środowiskową trochę, ale też, żeby zadbać o komfort swojego portfela. I odnoszę się tutaj tylko do białych t-shirtów, ze względu na to, że no biały materiał w momencie, kiedy jest często noszony, często prany. To nawet jeżeli chcecie go przywrócić do życia, możecie go, nie wiem, wymoczyć w sodzie, żeby był bielszy, albo używać naturalnych antyperspirantów, żeby pod pachami nie było żadnych śladów, no to on i tak jak go będziecie używać często, to no nie będzie wyglądał tak, jakby był pierwszej świeżości. I kończąc moją listę rzeczy, które warto kupować drogo, uważam, że warto. Zainwestować albo wydać więcej pieniędzy, po prostu, bo nie jest to żadna inwestycja, nie oszukujmy się. Um, jest to bielizna. Bielizna, jako warstwa, która jest najbliższa waszemu ciału, która musi być dobrej jakości, żeby wasze ciało mogło w niej oddychać, czuć się dobrze. Która jest też elementem delikatnym, na przykład jeżeli bierzecie bieliznę w pralce, no to warto, żeby była wykonana z lepszych materiałów, które to pranie w pralce przetrwają, a nie będą, nie wiem, koronka będzie na przykład porwana po pierwszym praniu. Więc rzeczy, na które wyda warto wydać więcej pieniędzy, kończę właśnie bielizną. Natomiast rzeczy, na które nie warto wydać aż tyle pieniędzy, chciałabym skończyć ubraniami ze skóry. Sama nie mam wielu ubrań ze skóry, natomiast te, które mam pochodzą głównie z lumpeksów. Ze względu na to, że skóra podobnie jak dżins, jeżeli chcecie, żeby on był bardzo dobrej jakości, musi być materiałem grubszym. Materiałem, który nie wiem, nie zadrze się w momencie, kiedy, kiedy zahaczycie gdzieś ręką albo łokciem nie wiem, o metalową poręcz na przykład. Więc tego typu rzeczy Najszybciej i najtaniej uważam, że znajdziecie właśnie w second-handach, w sklepach vintage. Na vintage zależy kiedy. Ja na przykład wczoraj w Lumpeksie mierzyłam świetne spodnie skórzane. Ja nie noszę spodni skórzanych, ale z racji tego, że były w moim rozmiarze, to stwierdziłam, a przymierzę, zobaczę, jak będę wyglądać. No i na szczęście te spodnie skórzane miały podszewkę, więc nie miałam takiej sytuacji jak Ros w jednym z odcinków przyjaciół. Ale ta podszewka, wyobraźcie sobie, że była wykonana z bawełny. Spodnie były wykonane ze świetnej jakości, grubszej skóry i kosztowały 50 zł. Więc jeżeli bym polubiła to, co widzę, czyli siebie w spodniach skórzanych, to jednak nie jest mój vibe, więc nie, nie szłam w ten klimat, e, no to wydanie 50 zł na spodnie skórzane z bawełnianą podszewką na całej długości tych spodni, no, to jest moim zdaniem świetny interes. Patrzyłam ostatnio w zarze spodnie skórzane, które nie mają podszewki na całej długości i ta podszewka jest z wiskozy, a nie z bawełny. Kosztują około 1000 złotych. Więc porównajcie sobie 50 złotych do 1000 złotych. Myślę, że tutaj kalkulacja jest super prosta. I to by było na tyle z moich list. I chciałam też dodać coś takiego, co myślę, że już jest trochę oczywiste. Ale też warto to podkreślać, wydaje mi się na każdym kroku, że wysoka cena danej rzeczy kompletnie nie gwarantuje jej jakości. Tak samo jak niska cena danej rzeczy nie gwarantuje tego, że ta rzecz się rozpadnie. Możemy kupić super perełki w mega tanich cenach i super buble za setki złotych. Więc moim zdaniem warto zwracać uwagę przede wszystkim na Skład, na jakość wykonania, na grubość materiału, na to, jak będziemy daną rzecz użytkować i wybierać to, co dla nas względem naszych potrzeb jest najbardziej dopasowane, w cenie, która też najbardziej nam odpowiada. To wszystko ode mnie na dziś. Dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do końca odcinka, i już za tydzień zapraszam Was na zakupy lutego. Pa!